Jacek Kawalec, kolejne trudne wyzwanie przed tobą, bo ślepy los chciał, że wylosowałeś... Przyznaj się. No, legendę. Przyjdzie mi się dzisiaj zmierzyć z legendą. To był prosty chłopak z Tychów. Czyli Ryszard Riddle. Ryszard Riddle, który był szczery do bólu. To było niesamowite. On był obdarzony, czy przeklęty wieloma nałogami. Alkohol, narkotyki, ale też są nałogi takie, które są błogosławieństwem, jak na przykład muzyka czy sztuka w ogóle. I ja bym chciał dzisiaj taki uzyskać moment, kiedy widzimy faceta, który, człowieka, który po prostu nie ma siły przez swoją słabość fizyczną, nie ma siły zaśpiewać, wystąpić i nagle dzięki tej energii, którą dostaje od publiczności, wpada w inny nałóg, właśnie ten, który jest błogosławieństwem i niesie go muzyka. Stoi daleko. Ale nic w ogóle się nie ruszał, nic nie poskakał. Nie, wszystkie środki musisz ściągnąć. W bluesie jest bardzo dużo różnych ozdobników. Pewno nie wie, co to wstyd. I tutaj jest trzy dźwięki na jednej sylabie. Wstyd. 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 Do diabła. A wiesz, co tu się dzieje? Dokłada tu chrypę. Idź do diabła. Spróbuj. Idź do diabła, mówią ludzie. Dobrze. Tak, o to chodziło. Wciąż chodzi pijany. Pewno nie wie, co to wstyd. Musisz uważać, to jest cienka granica, żeby nie zagrać pijanego. Tak, okej. Tak się zdarzyło, że mam w swoim repertuarze aktorskim monodram o aktorze alkoholiku, który kiedyś był gwiazdorem, a teraz mieszka na dworcu i będę starał się tutaj jakby przywołać tę sytuację. Przypomnijmy sobie tego na pewno jednego z bardziej charyzmatycznych polskich wokalistów. Whisky, moja żono. W tym roku minęło 20 lat od śmierci Ryśka, ale w dalszym ciągu zbierają się jego fani i kultywują pamięć o tej postaci. Masz okazję też się do tego przyłączyć dzisiaj, czego ci życzę z całego serca, aby ten występ wyszedł wspaniale. Proszę państwa, Jacek Kawalec, porządny obywatel, ojciec rodziny, dzisiaj za sprawą naszej magicznej windy musi zmienić się w niepokornego, charyzmatycznego Ryśka Riddla. Żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym.
miało mu era, lecz nie chciała tam zamieszkać, w szatna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, chołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, pili, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Jednak tyś najlepszą zdam, już mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam. Mówią, whisky to nie wszystko, można bez niej żyć, lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. Tak samotnym być, nie chcę już samotnym być. Jacek Kawalec. Mocna rzecz, stary, mocna rzecz. Ogłoś. Tutaj też jest kolejny taki przypadek, kiedy mamy do czynienia z wykonaniem jakby lepszym od oryginału, które polegało na tym, że jednak jak słuchałam koncertu Ryśka, to on wymawiał tak, że ja z trudem mogłam zrozumieć, o co chodzi. Chłopak ze Śląska tak, poza. A tutaj jakby rozumiałam słowa, za co bardzo ci dziękuję. No i jakby tu powiedzieć w skrócie, szacun za wykon. O. DJ-u. Udało ci się uchwycić ten specyficzny akcent Ryśka generalnie. Tak. Pojawiły się tam te sytuacje lekkie, twarde, śląskie, a jednocześnie te jego takie dziwne, specyficzne, specyficzna wymowa. Jacek, nie potrafię się odnieść, oprócz tego, że zrobiłeś to cudownie, to nie chciałbym nawet wchodzić w polemikę, drzem, nie drzem. Po prostu dla mnie to jest coś, co jest tak emocjonalne, że zaczarowałeś mnie dzisiaj. Kasiu. Ja po raz pierwszy chyba od wszystkich odcinków w ogóle się nie uśmiechałam, słuchając tej piosenki. Nie dlatego, że mi się coś nie podobało, tylko dlatego, że zagrałeś aktorską rolę bardzo tragicznej postaci. I gdzieś tam tak mnie to twoje wykonanie tak... ja nawet nie potrafię tego określić. Może miało mnie przygnębić, bo taka to była postać. Powiem ci tak, jak dochodziłeś do mikrofonu, to myślałem po prostu, że jakaś bomba tu łupnie. Było fenomenalnie, ale było 90%. Brakło mi ciebie. Ale tylko w 10%. Dziękujemy serdecznie. Jacek Kawalec!